Jak co roku Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprosiła na tradycyjny festyn przy ulicy Gałeczki. Mamy okazję spotkać się z mieszkańcami, zapraszamy ich na program taki integracyjno-rozrywkowy, przy dobrej muzyce, przy zabawie, jak tutaj teraz widzimy akurat dla dzieci. Jest dużo różnych zespołów, artystów, którzy umilają czas gościom naszym i mieszkańcom. Mieszkamy w tych osiedlach, dobrze jest, jak ludzie między sobą się znają, przynajmniej się pozdrowią, bo tak to przechodzimy obok siebie, nie zauważając. Jest to taka okazja, która po prostu tworzy te więzi międzyludzkie i na tym nam głównie zależy. To trwa już u nas kilka dobrych lat i sprawdza się. Ludzie czekają na te spotkania, a my staramy się ich nie zawieść. I zawsze pełna kultura, ludzie są zdyscyplinowani, nie mają żadnych problemów, bawimy się na całego, ale spokojnie i tak trzymać, żeby tylko tak dalej to wszystko to trwało. Na jaki konkurs czekasz? Obojętnie, Michał jest we wszystkim dobry. Wczoraj zdobył 2 medale, także dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Dziecko, zadowolone dziecko jest, to jest najważniejsze. Są i punkty gastronomiczne, i punkty do zabawy, i wiadomo, te wszystkie zjeżdżalnie, niezjeżdżalnie, także dzieci mają nieograniczone korzystanie i to po prostu jest, uważam, celowe i dobre dla naszych mieszkańców. Ruszamy, wszyscy ruszamy!